Czuwa, dzień dobry. Znajdujemy się na moście kolejowym w Buszkowie. Prusacy po rozpoznaniu potrzeb postanowili pod koniec XIX wieku wybudować kolej z Tucholi do Koronowa. Tą koleją wywożono węgiel brunatny, buraki cukrowe, wiele innych produktów wytworzonych w Koronowie. Ruszył też ruch pasażerski. W 1907 roku kolej została ukończona. Potem przychodzi okres Polski, wiadukt i cała infrastruktura wchodzi w skład polskich kolei państwowych, czyli PKP. W 1939 roku jako szczególnie strategiczny obiekt zostaje zaminowany i 1 września, w momencie, kiedy wybucha wojna, w godzinach południowych prawdopodobnie przychodzi rozkaz wysadzenia mostu. Faktycznie zostaje most wysadzony, ale bez tych wielkich filarów, tylko to, co było po środku. Były takie specjalne nisze, w które montowano dynamit. Wehrmacht 3 września już tutaj wkracza, czyści cały ten przejazd i 4 września przejeżdża pod tym mostem, przyjeżdżając do Bornego Suginowa, a potem przysiadając się do takiego Mercedesa trzyosiowego Adolf Hitler. W towarzystwie, w eskorcie ochroniarzy pod dowództwem Erika Rommela, którego potem znamy jako dowódcę Afrika Korps, przyjeżdżają w kierunku na Koronowo. I co się dzieje, proszę Państwa, z lotniska z Duny pod Toruniem wyruszają karasie, czyli samoloty rozpoznawczo-bombowe 42. Eskadry rozpoznawczej i w okolicach Nowego Dworu zrzucają bombę na inną kolumnę. Kolumna niemiecka w momencie, kiedy zorientowała się, że niebo nad Polską nie jest jeszcze opanowane, mimo tego, że obiecywał to Göring Rommelowi, czyli dowódca Luftwaffe, dowódcy ochrony Hitlera, zrobiono szybki zwrot, skręcono na obecnym rondzie lotników koronowskich w prawo, na Mrocze i Hitler nocował w Pile. Twierdzi się, że to był jedyny moment w historii II wojny światowej, kiedy Hitler praktycznie otarł się o to, że może być zabity. Otarł się o śmierć. 42 sekundy ponoć dzieliły ten samolot Karaś od tej właściwej kolumny hitlerowskiej. Ot taka historia związana z tym mostem oraz z Batalionem Obrony Narodowej Koronowo, proszę Państwa, ponieważ właściwie do tego mostu kolejowego od Byszewy ciągnęły się stanowiska Batalionu Obrony Narodowej Koronowo. Tutaj stykały się z 22. Pułkiem Piechoty, a dokładnie 7. Kompanią. Pozdrawiam z pięknego, urokliwego mostu kolejowego w Buszkowie. Czuwaj!